ktoś uporczywie łamie prawo i jest rektorem, to można go odwołać. Nie znaleźliśmy uporczywego łamania prawa u rektora Uniwersytetu Pedagogicznego. Oczywiście szukaliśmy. Pan wie, że są pisma również do rektora i odpowiedzi. Proszę to przeanalizować i wtedy podejmować odpowiednie, ale zgodne z prawem działania. Powtarzam, nie jest pan sędzią Sądu Pracy i pewnie nigdy nie będzie. Pracownicy ministerstwa byli zniechęcani, żeby się tą sprawą zajmować. O, a którzy? No, którzy? No nie, no, panie ministrze, jest pan ministrem, wiceministrem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W wielkim ministerstwie, dwukrotnie większym, jeśli chodzi o kierownictwo, niż za naszych czasów. Wydają podatnicy na to miliony złotych więcej w ciągu roku niż za naszych czasów. Było nas 7, was jest 13. Pan rzuca jakieś oskarżenia publiczne na bardzo dobrze oglądanym kanale Zero, na którym rozmawiamy na żywo i pan nie jest w stanie powiedzieć, niech pan powie, którzy. Panie ministrze. Dziękuję bardzo, no widzi pan, nie ma pan odwagi. No.